Daria Pacańska, dzień dobry. Ruszyła kampania dotycząca nadużywania symbolu Polski walczącej. Jej elementem jest ten spot. Nie noszę jej idąc do sklepu, ani w barze. Nie noszę jej dla zabawy. A moim Państwa gościem jest Antoni Ferency, reżyser tego spotu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Symbol Polski walczącej stał się takim modnym gadżetem? W ogóle jest pewne zagadnienie w Polsce dotyczące symboliki historycznej, narodowej, że ta symbolika może staje się gadżetowa rzeczywiście. Mhm. Pewne przejawy takiej gadżetowości dostrzegamy rzeczywiście chyba. Mamy koszulki, są zresztą one sprzedawane przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Mamy etui na telefon, które nosi minister Macierewicz. Tych przykładów można mnożyć właściwie i pojawia się ten symbol codziennie na ulicach. Do kogo jest skierowany ten spot? Ten spot jest skierowany do wszystkich. On nie jest, jest skierowany do Polaków. Chodziło głównie o to, żeby pokazać, że symbol Polski walczącej jest używany ciągle w kontekście wojskowości, w kontekście najwyższej elity wojskowości. To jest coś, czego wiedza na ten temat jest w społeczeństwie niewielka. To znaczy społeczeństwo nie wie, że komandosi z Lublińca między innymi używają tego znaku. Znak Polski Walczącej jest używany, uważany za coś, co ma konotacje wyłącznie historyczne. Nie jest tak. Komandosi z Lublińca wykorzystują znak, reprezentują tradycje batalionów akowskich, w związku z używają znaku w sytuacjach niedostępnych cywilom, w sytuacjach zagrożenia życia, w sytuacjach trudnych. Mają pełne prawo używania znaku. To nie jest tak, że społeczeństwo nie ma tego prawa, ale fakt, że ten znak ciągle towarzyszy naszym żołnierzom podczas wojny, elitom naszych żołnierzy podczas wojny, sprawia, że trzeba mieć do niego dodatkowo inny stosunek po prostu. Mhm. Tylko też przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, czytałam komentarze ludzi, Polaków, że właśnie przez to, że oni noszą ten znak na co dzień w przeróżnych sytuacjach, trudno określić, co robią codziennie, bo faktycznie idziemy ulicą i widzimy, że ktoś idzie w takiej koszulce na przykład, że właśnie w ten sposób pamiętają. I bardzo słusznie. To jest, ja osobiście podzielam ten pogląd. Uważam, że w samym zakładaniu koszulki nie ma nic złego. Chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o to, że zakładając koszulkę z Polską walczącą, musimy rozumieć, że ta koszulka nie jest zwykłą koszulką. Jest to w jakimś sensie strój odświętny. Jest to strój, który coś więcej mówi. W związku z tym pewne zachowania... Czyli jednak niecodzienny. No to już jest taka rozmowa, może niecodzienny, może bardziej odświętny, tak? Może codzienność właśnie jest czymś, co taka zupełna trywialność jest czymś, to jest o krok za dużo. Tutaj jakby to już są poważne niuanse, kiedy można to założyć, kiedy nie. Jest ważne to, że jak zakładamy znak, musimy wiedzieć, co on oznacza i rozumieć cały kontekst jego powstania, jego używania, jego użytkowania dzisiaj przez komandosów. W jakich okolicznościach wpadł Pan na pomysł tego spotu? Czy to był taki coś, co faktycznie na Panu odbiło piętno, jakieś, nie wiem, zdarzenie? Ja osobiście jestem przeciwnikiem używania znaku Polski Walczącej w kontekście agresywnych zachowań ulicznych. To jest coś, co mnie osobiście uderza na pewno. Wiedząc, że komandosi z Lublińca ten znak dzierżą cały czas, no uznałem, że to jest bardzo dobrze, żeby tą historię opowiedzieć społeczeństwu po prostu. Mm-hmm. To znaczy opowiedzieć o tym, że to, co pani przed chwilą powiedziałem, prawda? Bo rzeczywiście społeczeństwo, znaczy Polacy nie mają dużej świadomości tego, że ten znak jest cały czas używany. To jest bardzo istotne gdzieś tam. Czy będzie jakaś kontynuacja tego spotu? Bo mam wrażenie, że ten jeden spot nie trafi do ludzi. Trzeba tego więcej. Nie. Trzeba to uświadamiać. Kampania polega na tym, że wypuściliśmy
trailer naszego głównego spotu. Główny spot jest, ma 80 sekund i jest w nim zawarta większa opowieść, której bohaterem jest Commandos, naprawdę. I 1 sierpnia wypuszczamy do internetu ten spot. To będzie koniec tej kampanii, ale myślę, że nie koniec rozmów na ten temat. Uważam, że powinny trwać. Tytułem zakończenia według Pana upamiętniać godnie, czyli jak? Każdy, kto nosi znak Polski Walczącej, powinien wiedzieć, że wiąże się to z etycznym pewnym kodeksem i powinien wiedzieć, że pewnych rzeczy robić nie może, nosząc ten znak. Ja mam... To już mówię, jest zniuansowana sprawa. Agresja jest jednym z problemów, ale mamy dzisiaj bardzo dużo przejawów takiego nadużywania symboliki narodowej, jak chociażby ostatnia sytuacja z napojem, nie wiem, czy pani słyszała o tym, z napojem Żołnierze Wyklęci. Napój energetyczny, firma, która najpierw produkowała napój nazywający się Super Ruchacz, za przeproszeniem, chce produkować napój energetyczny Żołnierze Wyklęci. Tych przykładów można mnożyć, bo przecież był Marsz Równości, gdzie przerobiono ten znak. Są oczywiście marszałki NR-u, gdzie są pomiędzy różnymi hasłami te znaki. Wie pani, widzi pani, można mnożyć tych przykładów. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, nosząc ten znak, jakie jest jego znaczenie naprawdę. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.